Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym materiale z DBD. Słuchajcie, bardzo, bardzo ważna kwestia. Dzisiaj o 17 wychodzi DLC z Hellraiserem, czyli Spinheadem. Będzie tylko killer, nie będzie mapy. Ja mniej więcej koło 17-18 tego streama zacznę, pomiędzy 17 a 18. Zrobię dokładne omówienie postaci, tak żebyście wiedzieli, o co mniej więcej chodzi. I w sumie to tyle. A pytania? Chyba brak. Streamek standardowo na Twitchu, więc gdybyście mieli jakieś pytania, no to mówię. Postaram się te wątpliwości jakieś tam porozwiewać i myślę, że ze wszystkim będzie tam o wiele, wiele prościej, bo sama postać jakaś skomplikowana nie jest, ale domyślam się, że wiele osób będzie miało z tym problemy, więc jest jak jest. A plan na dzisiaj. A zrobimy sobie Nemezisa i zrobimy sobie Jill. Jakby nigdy nie mieszam killera pomiędzy, w sensie killera z survem, ale z uwagi na to, że jest godzina wczesna, ja killerem będę czekał w kolejce prawdopodobnie jakieś 10-15 minut, bo wiadomo jak wygląda balans w kolejkach w godzinach popołudniowych i zrobimy sobie tego surwa, żebym jakby mógł się wyrobić mniej więcej tego streama, tak by to wyglądało. Build na Nemezisie. Ja tego Nemezisa w trakcie gry gdzieś tam wezmę i objaśnię, także spokojnie. A po pierwsze, język, który sprawia, że efekty, że surwy, które zostaną zakażone przez naszą mackę, będą miały zwiększony czas efektu hindered, czyli spowolnienia. A dodatkowo jest specjalna odznaka, bo jak wiadomo, Nemezis ma zombiaki. Kiedy generator zostanie zrobiony, zombiaki dostaną dużego boosta do speeda na 30 sekund. Barwa pod wizję i punkty, ruina standardowo pod regres. Gdyby ruina mi padła, mam pacynkę. Normalnie bym zagrał tutaj Hexa, ruina i Undying, ale z uwagi na to, iż bardzo często te dwa perki biorą, padają po chwili, to stwierdziłem, że wezmę popa, żeby tego perku mi nie zabrali. I bambozl, żeby skracać lupę. Tyle jeśli chodzi o buildzik, mogę w sumie wziąć wyjątkowo Mori. I chyba tyle. Tyle. Jeśli chodzi o Nemezisa. Nemezis ma coś takiego jak mackę i ma zombiaki. Zombiaki jakby, nie będę tutaj dokładnie objaśniał działania zombiaków, aczkolwiek zombiaki reagują na dźwięki, reagują na nasze powiadomienia, reagują na spalone skillchecki i powoli, bardzo powoli podchodzą do surwów, próbując ich uderzyć. Mamy dwa zombiaki na mapie i zabijanie zombiaków macką powoduje, że mutujemy. Ogólnie mutacja ma jakby trzy poziomy. Pierwszy, drugi i trzeci. Od pierwszego zaczynamy. A kiedy uderzamy surwa po raz pierwszy, surwy dostają tak zwany efekt contaminated. A ten efekt sprawia, że kiedy jeszcze raz uderzymy albo my naszą macką, albo zombiak bazowym atakiem, zombiaki mają tylko jeden atak, no to możemy zadać im wtedy obrażenia. Za każdy atak dostajemy mutację. Jeżeli zarażamy surwa po raz pierwszy, ogólnie zarażamy surwa nakładając dopiero na niego efekt, dostajemy bonusowe punkty do mutacji. Surwy mogą się wyleczyć, mają do tego 4 strzykawki na mapie i mogą tego efektu contamination się pozbyć. Drugi poziom powoduje, że jesteśmy w stanie rozwalać palety, natomiast trzeci poziom sprawia, że nasz dystans ataku macką jest większy o 1 metr, jak również jesteśmy szybsi, kiedy tą mackę wyciągamy. Ogólnie Nemezis na trójce jest już nawet na samej dwójce jest całkiem dobry, aczkolwiek problem z nim jest taki, że jest nieco taki... Słuchaj go z daleka, to po pierwsze, więc jakby mam mniejszy element zaskoczenia, nawet kiedy mamy jakieś perki typu Tinkerer, bądź jakikolwiek inny efekt na sobie typu Undetectable, który sprawia, że nie mamy terroru. Więc tu jest taki z nim mały problem, ale tak mniej więcej działa Nemezis. Chyba wszystko objaśniłem. Tak, tyle. Zobaczymy się w meczu. Przedszkole jedyneczka? Okej. Generalnie pewnie część was zauważyła, że mam nieco głos zaspany, prawda? Nie dziwne. Robię to tak wcześnie, że jakby ja dopiero dzień zaczynam. W sensie zgodnie z moim rytmem. U mnie dopiero zaczyna się dzień. Niestety dzień kończę i zaczynam o wiele, wiele później niż powiedzmy normalna, przeciętna osoba. Tobie hit. O, macka nie jest wylewelowana, to nie przejdzie. Tam jest zombiak striggerowany, tu był jeszcze jeden surf. Zombiak dalej ma trigger na sobie, czyli obok powinien być jeden surwów. A fajnie by było, żeby te zombiaki wyleciały bezpośrednio na duży budynek, tu bym był w stanie z nimi cokolwiek więcej zrobić, a tak to
O, nic nie zrobię. Hit. Mutacja na dwójce, mogę rozwalać paletki, więc w sumie to jest najważniejsze. A jednak niszczenie macką niż ręką jest o wiele szybsze. Pomimo tego, że Nemesis wygląda z uwagi na te zombiaki na całkiem mocną postać, wcale taki mocny nie jest. Powiedziałbym szczerze, że tak naprawdę jest bardzo słaby. Ale to bardzo, bardzo słaby. I te zombie... Znaczy bardzo słaby. To jest średni. Mógłby być znacznie lepszy. Okej, zombiak był obok i widzę... Mogę się rozgrzać? Zombiak był obok, obok był totem niszczony. Powiedz mi, co jest grane. Hit. Czy ona się leczy? Dead heart. A, ona się leczyła. Co jest z wami nie tak? A. Zombiaki ogólnie niby mają coś takiego, że mają zasięg wykrycia chyba 20 metrów? Tego nie powinienem otwierać, nie będę tego otwierał. Ogólnie, jeżeli gracie na przedszkolu jako killerem, nie otwierajcie sobie lewych i prawych drzwi. To wam bardziej przeszkodzi niż pomoże. To są takie drzwi w sumie tutaj, których się nie rusza. Zombiak będzie sobie pilnował, okej. Okay. Git. Nie wiem, czy oni zbijali mi w ogóle mutację z siebie, czy nie. Czy poszła mi jakakolwiek strzykawa? Bo oni niby tych strzykawek mają tylko 4 na mapie. Jakby... Z jednej strony nie chciałbym, żeby mi to brali i czyścili. Z drugiej strony... No może to być trochę bardziej skomplikowane, prawda? Hit. A ty co byś chciała? Ty byłaś w piwnicy, no nie? Death Heart. Bez? To jest jakaś słaba ranga. Może Teamek? Tam jest zombiak. No i zombiaki niby tam reagują w promieniu 12-20 metrów? Coś koło tego? Ale one mają tylko kąt wizji 90-95 stopni. To nie zmienia faktu, że odwalają taką manianę czasami, że to jest tragedia. Surf jest obok, oni zero reakcji. Kompletnie nic. Nie wiem czemu. Tutaj był gen robiony. I tu był surf, który biegł. Strzykawa poszła jedna. Okej. Okay. Palec trochę też rozwaliłem, ale nie zmienia to faktu, że póki co grę przepierdzielam. Znowu ty! Raz ci fory dałem! Raz! Nie. Nie. Spróbujemy cię obić teraz drugi raz. Nice, mutacja na trójce, mamy większy zasięg, mamy większą szybkość poruszania się. Teraz mamy 4 metry na sekundę, czyli 100% podczas załadowanej macki. Nic. Aczkolwiek problem z macką jest taki, że źle się nią celuje. Bardzo źle. Ale drewno. Jejku, jak drewno gram straszne teraz. Bym potrzebował z dwóch gierek na rozgrzewkę. Zombiaki by mogły robić ciut więcej. Ciut. Śladów na lewo nie ma, czyli pójdą bezpośrednio pewnie na prawo. Na prawo ślady. Bezpośrednio do kolejnego gena. No właśnie. Nie w tę stronę! Jakim cudem! Hit.
masz apteczkę, wy macie chyba dwie apteczki. Okej. Leż. Nic źle. Trzeci hak za dwa geny. Bym chciał chociaż to Mori sobie odpalić. Nie mam jakichś super dużych wymagań, ale fajnie by było. I szkoda, że mi ta ruinka padła. W sumie jakbym tutaj spikował Undyinga i ruinek i wiecz, to by się nie utrzymało. Te heksy jednak jak są na przedszkolu, zazwyczaj trzymają bardzo długo. Szkoda, że zombiak jakby nie zareagował, prawda? Bo to jest jednak coś, co troszeczkę boli. Na odbiegu? Aha. Jakby mi tak zombiak zareagował. Ten przyszedł obok. Okej. Spróbujemy od lewej go wziąć. Nie wiem, czy jest sens go skracać. On tu paletę ma. Zrzuć pewnie. A my zrobimy tak. Hello. Death Heart poszedł, ale to nic. Na cholerę z tą macką wychodzę, jak mam mackę na trójkę zrobioną. Czwarty hak, jeden u góry, był prawdopodobnie przed budynkiem, bo były chyba dwa tupnięcia, jeśli się nie mylę. Mamy jednego obok, jednego tam. To mogła być ta, która była przed budynkiem. Tu sobie otworzymy, mamy surwę obok. Nie powinienem, bo nie powinienem, ale zrobimy to i tak, i tak. Hit. Hit. Poczekam. Wyjdę. To zablokujemy sobie. Jeden przed budynkiem. Okej. Zobaczymy, co teraz zrobisz. Ona w ogóle nie kręci. Skrócimy ją jeszcze bardziej. Ona nie ma przypadkiem już Mori na sobie? Death Heart. Death Heart był? Chyba był, no nie? Na piwniczkę. Chociaż jeden! Git. Spokój. I zostają mi trzy generatory, jeden jest robiony, drugi jest robiony, jeden jest w ruchu surf, czyli dwóch powinno kręcić. Zombie się zbugował, tamta odbiegła. Na szczęście mamy dwóch w kupie, więc nie jest źle. Nie przerzucę tutaj macką. To już tak. Tu już tak. Dwóch mi odbiegło. Nice. Siema. Barba na trójkę wbita, co? Zobaczymy, co jest z piwnicy. Kurczę, te zombie w ogóle nie pomagają. Nie odczuwam w ogóle nawet tego czerwonego addonu, że oni dostają tego boosta po zrobionym generatorze. I tutaj gen nie był robiony. Chcesz się zerwać? GG chyba. Prawdopodobnie GG.
wykrył, ale... To mógł być surf wykryty... Nie. To nie była ona. Zombiaki zostawiają surwa pod warunkiem, że ten oddali się na odległość minimum 20 metrów. Ale to nie był ten. Raz. To był jeszcze inny. 6 haków, czyli połówka. Cały czas mi brakuje jednego. Elo? Myślisz, że nie słyszałem? To jest koniec. To jest koniec. I tamta robi generator w budynku. Jak dobrze pójdzie zombie, jak się wkurzy. Okej. O dziwo, to w ogóle weszło. Gen na regres. To jest koniec. Jest 2 rannych. To był dead heart. Okej. Ona się wyleczyła? Nie, on wyleczył ją, a tamta druga się sama wyleczyła. Okej. Hit. Czyli ta jest bez leczenia. Jak zagra na okno, sięgnę macką. Lesz. Mori? Nie. Ale powiesimy sobie teraz tak pomiędzy tymi wszystkimi genami. I przy okazji obok jest zombiak, więc trochę ją przepilnuję. Gen był robiony. Surf za mną. Po prawej stronie jest, w trawie. Nie słyszę. Ja za dużo słyszę. Lewo, prawo? Hello? A co robi ostatni? Ratuje. Ale jeśli mu tyle zajęło, mógł kręcić generator w piwnicy. I to jest ogólnie miejsce, w które ja bym sobie poszedł. Tylko, że jeśli teraz mam 2 surwów w kupie w zupełnie innym kierunku, w zupełnie innym miejscu, to na gen nie pójdę. Yikes. O nie! Ty masz Morius. No to co? Gigi. Ładnie. Drugi leży. Next. I one też już mają Mori na sobie. Jedna wyleczona. Próbujmy podejść od zewnętrznej. Czekaj, gdzie ją powiesiłem? Tutaj, no nie? Geny są na 0. Wypadałoby szukać hacza, ale na 4 kile myślę, że nie będę grać. Zagram sobie na spokojnie na 3. Czyli ubijemy jedną, a ta czwarta, jeśli będzie wiedziała, gdzie jest hacz, po prostu pójdzie do hacza. Gen nie był robiony. Zombiak na środku striggerowany, ale jest opcja, że zurw będzie po drugiej stronie? Jednak nie. Oni czasami nawet jak nie widzą, to reagują i idą w zupełnie innym kierunku. Aha.
Hit, jeden. Dead hard. I ona leży. Możliwe, że chce mi czas kupić. Zróbmy tak. Mori jej nie będziemy odpalać. Pójdzie barba. Okej. Znalazł. On już namierzył. On już namierzył. To oni w ogóle strzykawek chyba nie mają. Jeden. Masz hacza? Ma. Nie ma. Dead heart. Drewno bo drewno. Ale jak na taką godzinę to nie jest źle. I zrobimy sobie jeszcze buildzik taki szybki pod Jill. Nie wiem co z tego buildu ostatecznie wyjdzie, ale zobaczymy. Bo jakby nie ma na pewno wszystkich dostępnych perków i spróbujemy złożyć coś z tego, co ogólnie mam dostępne. A nigdy tego nie robiłem. Od materiału, bo zazwyczaj jak biorę postacie, to jednak te, które mają wszystkie perki, ale... W sytuacji Jill zrobimy wyjątek. Okej, okay. Co my tu mamy? Perki są średnie. Na pewno buildu pod farmę punktów brać nie będę. Czy mam aptekę? Mamy. Mamy podładunki. Mamy igłę. To jest apteka na 3 razy pod punkty. Możemy wziąć sobie desperata. 14% więcej speeda w leczeniu za każdego rannego na mapie, łącznie z nami. Możemy wziąć Hedona, obowiązkowo Alert, bo Alert jest dobrym perkiem i możemy wziąć Blast Mine. Myślę, że to nie będzie złe. Wziąłbym RPD jako Rakuna, komisariat, ale mapa jest wyłączona, więc nic z tego nie wyjdzie. Desperate. Odwrócony efekt tanatki, 14% więcej leczenia za każdego rannego surwa. Hedon, stun po wyskoczeniu z szafki. Perk, który jest ładowany 3 sekundy i jakby on ma ten cooldown z wyczerpania, czyli efektu exhaust. Alert, za każdym razem, kiedy killer cokolwiek niszczy, widzimy jego aurę 4 sekundy. I blast mine, to co było w poprzednim materiale, czyli mina pod generator. Tyle. Z tym, że teraz Blast Mine chyba pozostanie krócej aktywny, bo 5 sekund mniej. Mamy jeszcze coś zamiast Blast Mine'a? Resurgence. Będąc ściąganym z haka mamy 50% już leczenia na sobie. Second Wind na pewno nie. Dobra, zostawiamy to, co mamy. Może będzie akurat okej. Okay. Haddonfield? Ale to... Haddonfield nie jest zły. Jakby mogło być coś gorzej, ale Haddon nie jest zły. Teraz pytanie, czy jest generator jednoosobowy? Trójka jest. Git. Git. Normalny terror, może być trapper, może być legion. Problem jest taki, że jakby ja też robię ten środkowy generator bezpośrednio prawie w centrum mapy, więc... Jeśli go zrobimy, mamy ogólnie ugraną gierę. Powinna być ugrana giera. Haddonfield jest bardzo ciężką mapą pod killera z uwagi na rendery. Czasami jest tak, że fakt... Ruinka? To był teraz Undying w takim razie, czyli jeszcze została raz ruina do rozwalenia. I po rozwaleniu... Kurczę... Okej! Teraz już wiecie, dlaczego czasami się nie bierze tego Undyinga plus ruiny. Jakby ktoś nie wiedział, Undying to jest taki bardzo fajny hex, że kiedy inny hex zostaje rozwalony, no to to ruina, bądź jakikolwiek właśnie ten inny hex, przejmuje miejsce Undyinga i Undying się deaktywuje. Trapper. Nie rozwalił Gena?
Czyli on trapował sobie cały czas mapę. Niezbyt dobrze, tu jest trap. Niezbyt dobrze. Pytanie, czy tutaj też jest potrapowane? On tego trapa zabrał. On już tego trapa przełożył. On trapuje mapę. Jak traper dobrze rozstawi trapy, no to wygra. Tylko, że myśmy mieli gena na 3/4. Dwa geny zostały zrobione, dwa heksy zostały zdjęte. On poszedł skopać mojego gena dopiero teraz, czyli dopiero od tego momentu pójdzie regres. Trapper to spaprał. Jest też obce, że ogólnie przewidział, jako że to jest chyba mój perk, jako Blastmine. A jako tej postaci, że ten Blastmine tam będzie podłożony. I mógł też dlatego tego gena opluć, żeby stuna nie dostać, ale wątpię. Wątpię. Okej. Okay. Pół gena? Nie wiem, jakby... Ostatnio widziałem trochę jakby tych komentarzy pod kątem bugów w DBD. Bo ja tam wczoraj mówiłem, że jakby też po części przez bugi DBD, a też mnie jakby coraz bardziej denerwuje robienie czegokolwiek w DBD, co jest w sumie logiczne. Ale jakby było trzeba, to mogę jakby kolejny materiał machnąć bezpośrednio pod kątem właśnie tego typu błędów. On jeszcze nikogo nie zranił. Pytanie, co on trapuje? Na pewno duży budynek jest zatrapowany. Na pewno tutaj jest gen robiony. Okej. Okay. Już wiadomo, gdzie jest. Trapa na górze nie ma. Po drugiej stronie okna. Nie wiadomo, co jest po tej naszej stronie okna. To będziesz mnie gonił? Nie? Jak to jest? Co to jest za ranga? Nie ma wchodzić w ukryty matchmaking, tak? Ciekawe, z której strony. Powiedziałbym, że mi przykro, ale tak nie jest. No. Niestety tak nie jest. A już. Ojeju. Psycha mu siadła. Zero haków. Zero. Chodźże. Chodź. Trapper. Trapper. Chodźże. Nie no. Dobra. Nie otwieraj, nie otwieraj, nie otwieraj, nie otwieraj. Goldu. To, co zrobił Trapper? Ja nie wiem, to jest jakaś 17 ranga. Pomóc ci? Mam taki fajny perk. To będzie sekunda? No i co? Godziny popołudniowe! Okej. Okej, no to teraz o tych godzinach praktycznie każdy na killerze siedzi. Największe drewna, które zazwyczaj grają surwem, teraz na... Trapper. Gdzie on jest? Ty, ona leży. Ajajaj.
ale spróbujemy i tak pomóc. Ja jeszcze apteczkę na jeden raz mam. Więc kwestia ładunków to nie jest problem. Jest Hex? Lulabajka? On lulabajkę ma chyba. No, nie pitol. Dawaj, ja przyjmę. Ściągaj. Masz zegarek? On pod tunel. GG. Betujemy rangę. 14 ranga. 14 ranga minimum. To nie jest mapa pod killera. Trapper by jeszcze tu mógł wygrać. Jeszcze. To był jego offering? Na 4 heksy. Ruina. Undying. Devil. Co? Osełka i torba. Nie no, spoko. Jakby. Macie teraz przykład, jak nie grać z traperem. Ale... Jaki niefart, bo padły tylko dwa heksy. Czyli pierwszy hek, jaki został zdjęty, to jest ruina. Ruina przeskoczyła na miejsce w takim razie undyingu. Drugi hek, jaki został zniszczony, to jest jeszcze raz ruina, która przeskoczyła na miejsce undyingu. Dewiur i lulabajka nieruszone. Ile trzeba mieć niefarta tym, żeby mieć akurat takie, a nie inne zniszczone perki. Jakby, tu nawet jakby to nie padło. Załóżmy, że to nie padło. On i tak by tego nie ugrał. I tak. Mając osełkę na Haddonfieldzie, jeżeli jesteś dobrym traperem, to jest praktycznie na taki skład jak nasz zasadniczo wygrana. Zasadniczo. Nic, no jakby nie do końca takiej gry chciałem. Ale okej. Niech będzie. Tyle. Dzięki. Widzimy się na streamku. Na razie i cześć.